To historia obrazu o wymiarach 50 cm na 46, a zarazem historia początków globalizacji. Historia świata, w którym po raz pierwszy powiązane ze sobą stają się wszystkie rzeczy produkowane i konsumowane przez jego mieszkańców. Historia detalu obrazu z 1657 roku, malarza, który nigdy nie opuścił swojej ojczyzny. Świat w obrazie Vermeera. Jesienią 1911 roku Henry Clay Frick, bogaty nowojorski fabrykant, wzbogaca swoją kolekcję sztuki o prawdziwie klasyczny obraz. Arcydzieło przedstawia rozmowę odwróconego do widza plecami mężczyzny z uroczą dziewczyną siedzącą z nim przy stole. Oficer i roześmiana dziewczyna to obraz Jana Vermeera z 1657 roku. Wyeksponowany na przecięciu korytarzy stanowi atrakcję dawnej siedziby Henry'ego Clay'a Fricka. Z kompozycji wyróżnia się pewien detal, natychmiast przyciągający uwagę. Nie mieli wątpliwości co do jego prawdziwego znaczenia ludzie współcześni malarzowi. Chodzi o rozłożysty kapelusz oficera. To historia wynalazków, odkryć, spotkań, tragedii, a nawet zbrodni, które pozwoliły wojskowemu włożyć imponujące nakrycie głowy. Historia rozpoczyna się na południu Holandii w niewielkim miasteczku zwanym Delft. Życie płynie tam spokojnie. Jak dawniej, tak i dziś z pozoru nie dzieje się tam zupełnie nic. To tutaj urodził się, mieszkał i przez całe życie, między rokiem 1632 a 1675, pracował Jan Vermeer. Nie ma to jednak znaczenia, ponieważ malarz nie zajmował się w swojej twórczości sobą. Jego prace opowiadają o rozległym świecie, który fascynował współczesnych mu ludzi. O epoce, w której tysiące przedmiotów, okrążywszy ziemię, po raz pierwszy trafiało do Delft, do domów mieszkańców miasta. To być może pełniejsze niż praca choćby najlepszego historyka, świadectwo epoki, której jesteśmy bezpośrednimi spadkobiercami. By sobie to uświadomić, trzeba postawić się na miejscu odbiorcy współczesnego malarzowi i wyobrazić sobie, o czym mógł on myśleć, patrząc na te płótna. W 1657 roku mieszkaniec Delft nie podziwiał piękna dziewczyny ani poetyckiej gry światła, ale kapelusz oficera. Wiedział bowiem, czego wymagało wtedy wyprodukowanie takiego przedmiotu. To ogromny kapelusz, wysoki i rozłożysty. Jak udało się go wykonać? Zacząłem się zastanawiać, jak ja sam mógłbym taki zrobić. To pasjonujące pytanie. W 1657 roku większość Holendrów w sytuacjach publicznych nosiła kapelusze zarówno na zewnątrz, jak i we wnętrzach.
Za czasów Vermeera Republika Zjednoczonych Prowincji nie prowadziła wojny. Wojskowi inwestowali więc znaczną część swojego żołdu w coraz to bardziej wyszukane kapelusze. Sto czy 300 lat temu kupowało się kapelusze wykonane z filcu, otrzymywanego z futra królika lub bobra. Ludzie gorzej sytuowani decydowali się na kapelusze z filcu króliczego, a ci bogatsi sprawiali sobie te z filcu bobrzego, który był materiałem bardziej luksusowym i trwalszym. Potrafił naprawdę dużo wytrzymać. Dlatego takie kapelusze były naprawdę drogie. Filc z futra bobra stanowił oznakę luksusu. Taki kapelusz kosztował od 30 do 40 guldenów. To równowartość ceny, za którą Vermeer mógł sprzedać obraz, by wyżywić swoją żonę i siedmioro dzieci. Wygórowana cena kapelusza wynikała z kłopotów z zaopatrzeniem w surowiec. W Europie po prostu brakowało bobrów. Bóbr, ssak z rodziny bobrowatych, żyje w pobliżu jezior i rzek. Waży średnio 25 kg. Jego podszerstek odznacza się nieprzemakalnością, co czyni go świetnym materiałem na odzienie wierzchnie. Potężne siekacze pozwalają mu jako jedynemu ssakowi przegryzać drewno. Bobry konstruują schronienia, w których gromadzą jedzenie. Podobnie jak pingwiny, są zwykle monogamistami. Od średniowiecza człowiek, który także potrafi budować tamy i gromadzić zapasy, chętnie poluje na bobry, będące notabene roślinożercami. Polowania przy użyciu pułapek doprowadziły pod koniec XVI wieku do wyginięcia bobra w Europie. Było to prawdopodobnie pierwsze masowe wymieranie gatunku w Europie spowodowane przyczynami ekonomicznymi. Bobry stają się coraz rzadsze, a popyt rośnie. Tym sposobem kapelusze takie jak ten oficera osiągają niebotyczną cenę. Skoro w Europie zabrakło bobra, gdzie szukać odpowiedniego futra za rozsądne pieniądze? Z perspektywy ówczesnych Holendrów istniało tylko jedno takie miejsce na ziemi. Od czasu historycznej wyprawy Kolumba kartografia grała kluczową rolę w rozwoju Stanów Zjednoczonych. Holendrzy, współcześni Vermeerowi, napotykają jednak na niespodziewaną przeszkodę. W XV wieku jedyna znana droga prowadząca przez Arabię nagle zamyka się wraz z nastaniem Imperium Osmańskiego. Dostęp do Chin ograniczają wysokie cła. Europejczycy gwałtownie angażują się w wyprawy odkrywcze. Wiek po Kolumbie, dziesiątki odkrywców poszukuje mitycznej drogi do Chin. W ten sposób Holendrzy dzięki swoim mapom pierwsi odkryją bobrze futro w miejscu zupełnie nieoczekiwanym. Dobrze, co my tu mamy?
Dit is een atlas van Pieter Goos, zeeatlas. To atlas mórz Pietera Hossa. Taka mapa morza ma swoją specyfikę, służyła konkretnym celom. W tym wypadku chodziło o wynajdowanie najlepszych dróg dla wymiany handlowej. Widzimy tu dostępne możliwości. Dzięki mapom można było zapanować nad ruchem morskim. Są one niewielkimi dziełami sztuki oraz świadectwami historii danego regionu. W Oficerze i roześmianej dziewczynie Vermeer zapisał ówczesną fascynację kartografią, umieszczając w obrazie zaskakującą mapę. Malarz był prawdopodobnie jej właścicielem, ponieważ taka sama, choć w różnej kolorystyce, pojawia się na dwóch innych jego płótnach. Do dziś zachował się tylko jeden egzemplarz wzorca, którym była mapa z 1620 roku, rysowana przez Baltazara Floriza van Berkenrode. Większość z nas jej nie odczyta, ale dla współczesnych Vermeerowi była ona zrozumiała. To mapa Holandii, tylko zorientowana wschód-zachód, nie północ-południe, jak jesteśmy przyzwyczajeni. Ale nawet za czasów malarza zaskakująca byłaby inna kwestia. To ziemia, a nie woda, zaznaczona jest tu kolorem niebieskim. Co chciał wyrazić Vermeer poprzez to odwrócenie? Czy to tylko kwestia kontrastu i kompozycji? Równowaga dla zestawienia czerni kapelusza z bielą nakrycia głowy dziewczyny? Czy raczej to sugestia, że nowymi terenami do odkrycia skrywającymi bogactwa stały się morza? Mapę tę sporządzono dla marynarzy, by wyprawami napędzali handel. Wynika z tego, że produkty napływały także w ten sposób do Europy. W tym sensie to świadectwo globalizacji. Ówczesne mapy to świadectwa czasu pełnego wspaniałych odkryć i wynalazków. W 1602 roku, między innymi w celu pozyskania bobrzego futra, Holendrzy podejmują działania będące początkiem rewolucji gospodarczej. Zimą owego roku Republika Zjednoczonych Prowincji nakazuje swoim kupcom inwestowanie w organizację, która nazwana zostanie Holenderską Kompanią Wschodnioindyjską. Vereniging de Oost-Indische Compagnie, w skrócie VOC. Ponad 1000 zwykłych obywateli inwestuje w kompanię w sumie aż 6,5 miliona guldenów. Inwestorzy będą następnie otrzymywać udział z zysków wypraw proporcjonalny do zainwestowanych przez nich środków. To ich dywidendy. Ujmijmy to tak. W grupie kupców każdy, w tym ja, przeznacza powiedzmy 7 tysięcy funtów, by wspólnie z kolonistami utworzyć spółkę akcyjną. Każda akcja byłaby warta jakieś 10 funtów, przy założeniu, że... Panie Weston, wolniej proszę. Oczywiście, przepraszam. Marca 1602 roku Holendrzy otrzymują dokumenty potwierdzające ich inwestycje w kompanię. To pierwsze akcje na świecie.
Co wyjątkowe, kompania powstała jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. To znaczy, że akcjonariusze w ograniczonym zakresie odpowiadali za ewentualne straty. Nie byli nimi bezpośrednio obciążani. Taka konstrukcja pozwalała organizacji podejmować znacznie większe ryzyko. A większe ryzyko oznacza większe zyski. By dostarczyć akcjonariuszom więcej dywidend, pod koniec lata 1609 roku kompania wysyła angielskiego kapitana Henry'ego Hudsona w poszukiwaniu drogi do Chin przez Amerykę. Jak w prawdziwej korporacji, rekrutowani są najlepsi, niezależnie od narodowości. Wyprawa ta ma odmienić bieg historii. W 1609 roku Hudson wpłynął na wody rzeki Tendy, by jako pierwszy Europejczyk ujrzeć Manhattan, po czym udał się dalej w jej górę, dotąd, dokąd było to możliwe. Następnie wrócił do Anglii, ale holenderska załoga opowiadała swoim rodakom o pięknie odkrytej krainy, rozbudzając chęć jej kolonizowania. Holendrzy przybyli tam więc ponownie w 1614 roku w celach handlowych, a potem w latach 20. po utworzeniu holenderskiej kompanii zachodnioindyjskiej wybudowali na Manhattanie fort zwany Nowym Amsterdamem. Najważniejszym pozyskiwanym tam produktem były skóry, także te z bobrów. Widzimy przedstawienia zwierząt tu w tak zwanym kartuszu. Odzwierciedlał on regionalne dobra. Tutaj mamy także herb Nowego Amsterdamu. Tak został założony Nowy Jork. Z początku to tylko wyspa u ujścia dwóch rzek w okolicy obfitującej w bobry. Tubylcy nazywają ją Manhattan i pod podobnymi nazwami oznaczana jest na mapach. To przyszły Manhattan. Gdy Vermeer maluje swój obraz, wciąż istnieje tam tylko niewielki port handlowy zwany Nowym Amsterdamem. Eksportuje się stamtąd futra przeznaczone m.in. do produkcji kapeluszy. Zyski płynące z wypraw pozwalają amsterdamskim inwestorom znacząco powiększyć fortunę. Niektórzy inwestują dalej, inni, zawsze znajdą się pesymiści, odsprzedają swoje akcje. Nie jest to zabronione. Udziały w kompanii stają się bogactwem same w sobie, kwitnie wymiana i handel. Ale gdzie fizycznie dokonuje się takich transakcji? W pierwszej połowie XVII wieku w tej stolicy świata, którą staje się Amsterdam, jak pokazuje kilkumetrowa mapa, którą van Berkenrode narysował w 1625 roku, akcje są najczęściej przekazywane z ręki do ręki na głównej ulicy miasta zwanej Damrak. Gorzej, gdy rozpada się deszcz, co nie jest tu rzadkością.
To także ze względu na to mieszkańcy potrzebują nieprzemakalnego bobrzego futra. W 1611 roku Rada Miasta postanawia więc wznieść specjalny budynek jako miejsce handlu akcjami kompanii. Tak powstaje pierwsza giełda na świecie. Transakcje można zawierać codziennie między godziną 12 a 14. Miejsce to okazuje się tak ważne, że najwięksi ówcześni malarze, tacy jak Job Berkheide lub Emmanuel de Witte, czują się zobligowani je uwiecznić. Te kunsztowne kompozycje niewiele jednak powiedzą nam o kontekście, w który wpisuje się nowe zjawisko. Malarstwo nigdy nie dokumentuje wiernie epoki. Po kilku latach od powstania kompanii szaleje już potężna spekulacja jej akcjami. Ich wartość potrafi potroić się w kilka tygodni. Amsterdamska giełda zyskuje wątpliwą reputację jaskini chciwości. Dostojny rytuał, w którym sprzedawca potwierdzał cenę, coraz częściej przekształca się w nieskoordynowane klaskanie, które czasem kończy się nawet bójką. Na giełdzie kupowane są akcje, czyli udziały w przedsiębiorstwie. Struktura organizacji jest specyficzna. Akcjonariusze nie odpowiadają za długi przedsiębiorstwa. Spekulacja napędzana jest przez tysiące entuzjastów owładniętych myślą o szybkim wzbogaceniu się dzięki spieniężeniu akcji. Rodzi się kapitalizacja giełdowa. W tym samym czasie handel bobrzym futrem między Amsterdamem a Nowym Amsterdamem staje się zjawiskiem istotnym gospodarczo. Rok 1634 jest dla tej branży niezwykle dobry. Do Holandii wysłane zostaje blisko 16 tysięcy bobrzych skór. Niewiele brakuje, by gatunek ten wytępiono i w Ameryce. Rozpoczyna się znane nam szaleństwo globalnego handlu bez granic. Tymczasem mieszkańcy Amsterdamu odkrywają zdradzieckie rozkosze spekulacji. Zjawiska, które ze względu na ograniczony charakter zasobów na świecie wywołuje wiele rozczarowań. Tego samego roku, zaledwie 20 lat po powstaniu pierwszej giełdy, dochodzi także do pierwszego krachu. Nie dotyczy to akcji kompanii, tak silnych, że byłyby w stanie zaabsorbować każdą spekulację, ale materii dużo bardziej zaskakującej, tulipanów, w które Holendrzy inwestują masowo. Do dziś nie rozumiemy do końca szału, który ich ogarnął na punkcie tego jednego z produktów luksusowych importowanych z Turcji. Ówcześni ogrodnicy potrafią przy rozmnażaniu tulipanów dokonać mniej lub bardziej spektakularnych wariacji. To regularne oczekiwanie na rozkwit oraz przewidywanie zyskownych przemian, kwintesencja spekulacji, tworzą podłoże dla wydarzenia, które naznaczy współczesnych Vermeerowych Holendrów. Skoro cebulka zakwita latem, czemu nie kupić jej zimą i nie odsprzedać jeszcze przed rozkwitem? A ten, kto zakupi kwiat tuż przed zakwitnięciem, dlaczego nie miałby odsprzedać go jeszcze drożej komuś, kto gotów jest zapłacić? Oto istota systemu opartego na inwestycji kapitału. Ludzie odsprzedają innym produkty, których nigdy nie mieli w dłoniach, nie znając nawet ich prawdziwego pochodzenia ani zastosowania. Yeah.
Moją pasją jest astronomia, oto moje obserwatorium. Ale hobby bywa kosztowne, trzeba oszczędzać. Najlepszy sposób to obligacje oszczędnościowe. Każde 3 dolary przyniosą ci 4 zyskane. Wraz z żoną inwestujemy regularnie. Zaczęliśmy od 100 dolarów dla naszej córki Kelly. Pamiętaj, to czysty zysk. Na co jeszcze czekasz? Rok 1637 to apogeum spekulacji. Od dawna nie kupuje się już cebulek tulipanów, tylko dokumenty zawierające datę dostawy kwiatów. Termin ten obligował do zapłaty, stąd nazwa obligacje. Ale im bliżej do daty dostawy, tym bardziej kusząca wydaje się perspektywa odsprzedania dokumentu za cenę rosnącą z dnia na dzień, z godziny na godzinę. Spekulacja sięga takich poziomów, że władze zaczynają się niepokoić. Wreszcie nadchodzi nieuniknione, choć trudno powiedzieć, czy przyczyną są pogłoski o planowanej interwencji, czy odwrotnie. 4 lutego ceny cebulek zaczynają gwałtownie spadać, by pod koniec tygodnia gruchnęła wieść o niemożliwości sprzedaży zapasów. Ci, którzy sprzedawali bez pokrycia, zapożyczając się, by kupić, tracą absolutnie wszystko. Takie kryzysy wynikają ze zbyt wysokich oczekiwań w kwestii zysku. Ceny tulipanów szły w górę, bo ludzie uwierzyli, że to się nie skończy. Ale zawsze kiedyś się kończy. Zaczyna brakować idiotów do kupowania za taką cenę. Ludzie zaczynają dostrzegać, że cena w żaden sposób nie odzwierciedla prawdziwej wartości przedmiotu transakcji. Może więc olbrzymi kapelusz to metafora niedorzecznej akumulacji bogactw, którą Vermeer wyśmiewa. Może tajemniczo uśmiechnięta dziewczyna przy stole ma zwrócić naszą uwagę na szaleństwo i próżność epoki. Może śmieje się ona z oficera. Po cóż nosić taki wielki kapelusz? Może to także świadectwo jednego z zaskakujących paradoksów historii społecznej świata. Oto protestancki naród Holendrów, skoncentrowany na kalkulacji, dyskrecji i wstrzemięźliwości, staje się jednym z najbogatszych na ziemi, a bogactwo potrafi zaszkodzić moralności. Szanowni Państwo, mówi kapitan, lecimy na wysokości 35 tysięcy stóp. Nasza prędkość to 925 km na godzinę. Nie tylko Holendrzy jednak na początku XVII wieku interesują się bogactwami Ameryki Północnej. Gdy bóbr znika ze starego kontynentu, także inni Europejczycy angażują się w handel futrami. Staje się to sprawą geopolityczną. Na południu Nowy Amsterdam i Holendrzy, w środku Anglicy. A na północy najbardziej bezwzględni handlarze futrami tego czasu, Francuzi, pod wodzą kapryśnego kartografa Samuela de Champlain, który osiądzie w Quebecu. Zamieszanie wokół futra doprowadzi do tak zwanych wojen bobrowych. To nieco zapomniany epizod, stanowiący jednak kluczowy kontekst dla kapelusza na głowie oficera.
Samuel de Champlain przez 20 lat, które spędza w Quebecu, od 1603 roku spisuje bardzo szczegółowe relacje ze swoich przygód. To jeden z niewielu dokumentów z epoki mówiących o wojnach bobrowych. Badacz opisuje piękno, żywotność i siłę amerykańskich bobrów. Ze względu na niższe temperatury zwierzęta mają grubsze i bardziej nieprzemakalne futro niż ich europejscy kuzyni. To produkt idealny. By maksymalizować zyski, Francuzi zaczynają sami polować na bobry. Rodzi się zawód coureur de bois, gońca leśnego. Dobrze się zapowiada. Ładna zdobycz. Piękny bóbr, naprawdę dorodny. Wyjmijmy go z tego. Piękny okaz. Tędy włazi. Można ją ułożyć na dwa sposoby. Ważne, by dostał w kark. Ale to tak zwane sidła humanitarne. Zwierzę nie cierpi. I gotowe na kolejnego. W tamtych czasach kapelusz był atrybutem dżentelmena. Oznaczał zamożność. Wtedy bobry były drogie, nie to co dziś. Dlatego kobieta na obrazie, nie wiem czy to żona, czy służąca, jest podporządkowana mężczyźnie. On ma kapelusz z bobra. Jest panem sytuacji. Ale Champlain i jego Francuzi w istocie nie dbali o same futra, osiągające w Europie niebotyczną cenę. Był to dla nich tylko środek mający sfinansować marzenie kartografa – podróż do Chin. Cześć. Dzień dobry. Nazwa południowej dzielnicy Montrealu, La Chine, z francuskiego Chiny, to dziś jedyny ślad po obsesji podróżnika i jego poszukiwaniach mitycznego przejścia. Cześć, François, jak leci? Nieźle. Mogę tu położyć? Mam futra. To na rękawiczki? Tak. Mam też ogony. Na portfele i etui? Czemu nie? Chodzi o to, by nic się nie marnowało. W oczekiwaniu na odkrycie drogi do Chin, Francuzi coraz bardziej rozsmakowują się w drogocennych bobrzych futrach.
Cenię sobie bobrze futro za jego nieprzemakalność i trwałość. Stuletni płaszcz, jeśli był dobrze przechowywany, potrafi być w świetnym stanie. Oczywiście materiał trochę się zużywa, ale nie tak jak syntetyk. Jednak piękne futro to piękne futro. Kochasz futra? My też. Kocham futra, tworzę dla ludzi. Ciepłe, wygodne i bardzo piękne. Pasja łączy się z wiedzą. Może ukryte znaczenie kapelusza to bezpośrednie nawiązanie do ówczesnych wydarzeń w Ameryce Północnej. Vermeer postarał się, by ten nowy produkt nie umknął oczom widza. Analiza radiologiczna wykazała, że malarz przyjął zaskakującą strategię, by uzyskać ten efekt. Po środku obrazu znajduje się miniaturowa dziurka. Musiała służyć przyczepieniu nitek wyznaczających perspektywę. Wszystko zbiega się wokół jednego obiektu. Kapelusza z bobrzego filcu. Większość współczesnych malarzowi znała prawdę. To, co rozpoczęło się w Ameryce Północnej jako lukratywna gałąź handlu, po kilku latach przerodziło się w istną rzeź. Europejczycy nie przybyli przecież na dziewicze lądy. Samuel de Champlain musi stawić czoło doskonale zorganizowanemu plemieniu Huronów, z którym decyduje się zawrzeć przymierze sprzyjające handlowi futrami. Jego relacja to jedno z nielicznych świadectw spotkania z tak zwanymi pierwszymi narodami. Kto wie, jakie są dwie największe grupy pierwszych narodów w Quebecu? Irokezi, dobrze. I Algonkinowie, świetnie. Takie nosiliśmy fryzury, gdy przybyli Europejczycy. Francuzom czubki naszych głów kojarzyły się z europejskimi dzikami. Po francusku ur to głowa dzika, stąd huroni. Jeśli więc ktoś mówi o mnie huron, to nazywa mnie świnią przez tamto skojarzenie z dzikiem. Niektórym to nie przeszkadza, ale inni jak ja przywiązują do tego wagę. Nazywamy się więc Wendotami, a nasze miasteczko to Wendaki. Czyli? Wendoci. Mieszkają w Wendaki. Brawo. Gdybym chciał się ogrzać, odwróciłbym je. Wtedy daje najwięcej ciepła. Możecie wejść do tipi. Z filcowymi kapeluszami Europejczyków wiąże się zabawna historia. Po skończonej zimie szykowaliśmy na handel z nimi nowe futra, a te starsze, które już trochę znosiliśmy, zszywało się w rodzaj wielkiego worka. Z początku nie mogliśmy zrozumieć tego, że Europejczyków bardziej interesował ten wór niż nowe futra. Tak jakby woleli te znoszone przez całą zimę, które częściowo już się wytarły. To sprawiło, że wśród nas wszyscy zaczęli nosić bobrze futra, by móc później drożej sprzedać je Europejczykom. Liczebność Wendotów na początku XVII wieku szacuje się na 30 tysięcy osób. Badania archeologiczne wskazują, że ich gospodarka opiera się w tym czasie
raczej na wewnątrzplemiennej redystrybucji dóbr nabytych niż na produkcji. Ale w rozgrywce o drogocenne futra pojawia się jeszcze jeden gracz. Wendoci pozostają w długotrwałym konflikcie z inną ważną lokalną kulturą, z Irokezami. W 1609 roku Wendoci o pomoc w zwalczeniu wroga poproszą Samuela de Champlaina. Po raz pierwszy w historii Ameryki Północnej Europejczycy stają się stroną w konflikcie dzielącym tamtejsze pierwsze narody. 30 lipca rano w pobliżu jeziora, któremu później Champlain nada swoje imię, wywiązuje się brzemienna w skutki bitwa. Champlain zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Zdarzenia opisuje następująco. Szedłem na czele, aż stanąłem w odległości 30 kroków od wroga. Oni także stanęli i spoglądaliśmy na siebie. Uniosłem arkebus i wycelowałem w stronę jednego z wodzów. Strzał powalił go na ziemię. Któryś z moich towarzyszy strzelił do drugiego wodza z pomiędzy drzew. Wtedy nasi przeciwnicy przestraszyli się i zaczęli uciekać. Od tamtego poranka na całym kontynencie wszyscy wyposażają się w broń palną. To więc konsekwencja decyzji podjętej przez Francuzów w 1609 roku. Jest twój. Ale super. A ja? Spróbuj tego. Jest jak prawdziwy. Faktycznie. Najlepsze zabawkowe karabiny firmy Marks. Im więcej skór, tym większa zapłata. Zamiast pieniędzy przyjmowano także broń palną. Człowiek zawsze funkcjonuje tak samo. My dzisiaj też zarządzamy swoim terytorium. Ja łowię około 20 bobrów rocznie i ta liczba nie będzie się zmieniać. Jako traperzy regulujemy środowisko. Bobry, wilki, kojoty. Ale dawniej była to kwestia przetrwania. Łowili ile mogli, aż w końcu zaczęło brakować zwierząt. Wraz z malejącą liczbą bobrów i rozpowszechniającą się bronią palną, intensyfikuje się konflikt między Wendotami a Irokezami. Włączają się Holendrzy po stronie Irokezów. W ciągu kilku lat sytuacja komplikuje się tak, że już nikt nie wie, kto walczy z kim. W 1648 roku Holendrzy sprzedają Irokezom 400 sztuk broni. To powoduje eksterminację tysięcy Wendotów. W 1650 roku jest ich już zaledwie 300. Postępuje systemowe wyniszczanie miejscowej kultury w imię handlu futrami.
Vermeer maluje oficera i roześmianą dziewczynę niecałe 10 lat po eksterminacji Wendotów. Mimo że malarz prawdopodobnie nie słyszał o tym plemieniu, musiał doskonale zdawać sobie sprawę, że pozyskanie bobrzego futra kryje za sobą liczne poświęcenia i zbrodnie. Vermeer to być może największy ówczesny mistrz przedstawiania niewidzialnych powiązań między rzeczami. Bóbr to figura licznych nadużyć. Wiąże się z nim także las i drzewa, które masowo wycinano. Dziś już nie ma takich brzóz, których korą moi przodkowie kryli niegdyś kanu. To wszystko przypomina o tym, ile nam odebrano. Dziś około 3000 Wendotów żyje w rejonie miasta Quebec z pamięcią o tragedii. Wolno im mieszkać w rezerwacie Wendaki, ale bez prawa do zakupu ziemi. Są zapomnianymi ofiarami historycznej gałęzi handlu, która dostarczała do Europy bobrze futro niezbędne do wykonania kapelusza oficera. Co naprawdę chciał przekazać nam Vermeer, malując oficera i roześmianą dziewczynę? Nie dowiemy się tego nigdy. Jednak pewne jest, że umieszczając w centrum kompozycji potężny kapelusz, chciał sprowokować swoich współczesnych odbiorców do refleksji nad naturą używanych przez nich przedmiotów. Oni wiedzieli, czego wymagało wykonanie takiego kapelusza. W świecie Vermeera był on czymś więcej niż tylko ozdobą. W 1643 roku Holendrzy przyjmują posła z Soyo z Królestwa Kongo, niejakiego Don Miguela de Castro, pozostającego w konflikcie z królem Garcją II. Przybysz w prezencie otrzymuje miecz oraz prawdziwy skarb, kapelusz ze skóry bobra kanadyjskiego. W takim świecie żyje Vermeer w 1657 roku. Poseł z Konga, przybyły przez Brazylię do Holandii, otrzymuje w prezencie kapelusz z filcu pochodzącego z Ameryki Północnej. Wkrótce inne zaskakujące przedmioty pojawiające się na obrazach zaczynają świadczyć o kolejnych światowych przemianach. Historia globalizacji sięga XVII wieku i działań kupców z niewielkiego kraju na północy Europy. Myślę, że oficer przedstawia tej kobiecie jakiś optymistyczny scenariusz na przyszłość. Zrobimy to i tamto, będziemy bogaci. Ona mu ufa, stąd uśmiech. A mapa obrazuje te możliwości. Daleki świat, bogactwa. Może to konserwatywna
i typowo męska interpretacja. Ale cóż. A ile jest wart ten obraz? Z biegiem okoliczności obraz Oficer i roześmiana dziewczyna Jana Vermeera obejrzeć dziś można w Nowym Jorku na Manhattanie, tam, gdzie 400 lat wcześniej zabijano bobry, by móc wyprodukować kapelusze takie jak ten oficera. Cały świat zamknięty w obrazie o wymiarach 50 cm na 46 cm.